Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę FIFA.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor, otrzymacie 5% zniżki. 16 metod płatności, najniższe ceny, link znajdziecie w opisie. Polecam. Cześć, siema, z tej strony Goldzor, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z paczkami pochwały, rozpoczynamy paczuszką srebrną. Zobaczymy, czy się wzmocnimy. No niestety w paczce tylko kleber, więc raczej ta paczka do wzmacniających nie należy, no ale mamy też jakiegoś tutaj napastnika, Chorwata oraz obrońcę z Serie B, więc tutaj wskakuje od razu ten obrońca z Serie B do składu, będzie miał połączenie z naszym jedynym dobrym bramkarzem aktualnie, no i tym składem wychodzimy na pierwsze dzisiejsze spotkanie, więc jak na razie te srebrne paczki na niewiele nam się zdały, no ale myślę, że w przyszłości te złote za awanse, za mistrzostwa nam bardziej pomogą. Tymczasem nie myślmy o mistrzostwie ani o awansie, bo trzeba to spotkanie wygrać, a przeciwnik ma skład cały złoty, no więc tutaj, no mogłem spodziewać się troszkę bardziej trudnego spotkania niż te poprzednie. Pierwsza akcja na razie jednak do nas, jest to od razu akcja bramkowa, bo genialne podanie tutaj górą Gomisa do Moralesa, a ten bardzo skuteczny w ostatnich odcinkach zdobywa kolejną bramkę dla naszego klubu i prowadziliśmy 1-0. Minuta 28. No i Morales. Powiem tylko tyle. Morales. Morales. To genialna, indywidualna akcja Moralesa zakończona bramką. Czego chcieć więcej? Pomocnik kompletny. Kolejna akcja, minuta 45. Morales podaje do Moralesa i mamy 3-0, więc no kuriozalna sytuacja, tak chciałem powiedzieć. Zakończona rage quitem, więc mamy kolejny rage quit w serii, tylko 296 monet, ale najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty kolejne na naszym koncie, więc tak to się prezentuje w tym momencie. No i to jest skład, którym wchodzimy na spotkanie drugie. Odpalasz nowy mecz, spoglądasz na skład, patrzysz na górę i ogarnia cię strach. To znowu on, ta czarna twarz, to Christian Benteke, poglądzić chce twój skład. A w spotkaniu numer 2 przyszło nam się zmierzyć z Benteke, ale zaczęliśmy, no cóż, bardzo dziwnie, a szczególnie Germain, bo nie trafił do pustej bramki. Kolejna akcja będzie miała miejsce w minucie 32. Tutaj powtórka jeszcze tego pudła. Jest to kolejna nasza akcja. Morales bardzo ładnie się tutaj przedarł. Podał do Gomisa. Gomis tutaj strzela. No duże zamieszanie. Strzela. Dobija tę piłkę tutaj. Germain strzela bramkę. No i mamy 1-0 od minuty 36. Bardzo farciarska bramka Germain. Co się cieszysz, pajaco? Na pusto mnie trafiłeś. Miał tutaj do niego wąty jeden z chłopaków podających piłkę, ale Germain się nie przejmował, będzie próbował w dalszym ciągu tutaj bramki strzelać, no ale znowu spudłował. Głupi śmiech! No właśnie, więc tutaj sytuacja była napięta między nim a tym chłopakiem, no ale w dalszym ciągu prowadziliśmy 1-0, a w 49 minucie po pięknym strzale Bafemi Gomisa prowadziliśmy już dwoma bramkami, no i było już raczej pewne, że ten mecz po prostu wygramy. Tym bardziej, że w kolejnej akcji, która będzie miała miejsce w minucie 76, będziemy mieli kolejną szansę na zdobycie bramki. Keita tutaj podał genialnie do Germain, no i Germain znowu poduje, znowu nie dał rady, ale z tej sytuacji mamy jednak rzut rożny, dośrodkowanie, tutaj jest Gomis, no i napastnik Swansea zdobywa drugą bramkę w tym spotkaniu i ostatecznie wygraliśmy 3-0, więc to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. 507 monet na naszym koncie, kolejne 3 punkty, tych punktów mamy już 9, no i miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku również uda nam się zdobyć 6 kolejnych punktów, więc to było na tyle, mój Goldzor, jeśli wam się odcinek podobał, to dajcie kciuka w górę, na razie.